To są nagrody przyznawane w różnych dziedzinach. To jest kultura, to jest medycyna, to są nauki ścisłe. Czasami sport, jak są odpowiedni kandydaci. I to są naprawdę nagradzani ludzie, którzy wnoszą nie tylko do krakowskiej nauki czy kultury swój wkład, ale można powiedzieć do europejskiej czy nawet światowej. Najlepszym przykładem jest dzisiejsza nagroda takiego zespołu chemików, którzy swoimi badaniami otworzyli pewne możliwości nowe, gdy idzie o badania onkologiczne. Więc prowadzimy prace podstawowe nad eksperymentalnymi terapiami przywrotworowymi z użyciem małocząsteczkowych inhibitorów oddziaływań białko-białko. Blokując oddziaływanie między tymi białkami, sprawiamy, że nowotwór staje się widoczny dla układu odpornościowego, w związku z czym pomagamy jakby w terapii nowotworowej tak naprawdę pacjenta. My cały czas kontynuujemy badania w tej tematyce i planujemy robić jeszcze więcej, jeżeli tylko będą możliwości, środki i czas. Także mamy nadzieję, że uda się jeszcze odkryć dużo różnych rzeczy. No, początek był spełnieniem marzeń, ponieważ będąc w liceum obejrzałem migawkę w telewizji z jednego ze spektakli Piwnicy pod Waranami. I sobie zamarzyłem, że ja tam kiedyś będę śpiewał. Z uśmiechem przeżyję dzisiejszy dzień, bo to jest naprawdę gigantyczny zaszczyt. To jest wielka sprawa dla mnie, ta nagroda. Każdy śpiewający poeta ma takie przekonanie, że choćby napisał coś tak ważnego jak moja litania, czyli moja sztandarowa pieśń, to ta najważniejsza pieśń jeszcze przede mną. Co jest dla Krakowa emblematyczne? No wszystkie te takie idze, bajok. Zamiast pół litra mówię, nie pół litry. Wydaje mi się, że walorem słownika jest to, że fakty językowe są tam ilustrowane autentycznymi, czyli nie spreporowanymi wypowiedziami, ale staraliśmy się, żeby to były wypowiedzi takich osób ważnych dla Krakowa. Że jak każdy prawdziwy krakowianin, ja kocham Kraków, czuję się bardzo doceniona, wyróżniona. A najbardziej cieszy mnie to, że to jest nagroda właśnie dla zespołu.